Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Daniel Washington i produkt o nazwie Detailer, czyli Quick Detailer. Co my tu mamy? Gotowy do użycia środek do nabłyszczania lakieru samochodowego. I to by się poniekąd zgadzało, tak jak było widać na filmie. Całkiem fajny połysk, aplikacja banalna, wody się nie boi, naprawdę fajnie, fajnie. Ale niestety skurczybyk pod koniec, jak już go zaczynasz docierać, stawia opór i potrafi wyrwać włoski z mikrofibry. Z nowej oczywiście nie wyrywa i z bardzo krótkim, z krótkim włosem. Z długim, znaczy ja ogólnie do tego Quick Detailera widzę tylko i wyłącznie mikrofibrę z krótkim włosem. Poza tym, co jeszcze? Zapach. Zapach jest bardzo fajny. Świeży taki. Przyjemny i od razu powiem tak. Niuchnąłem go sobie, myślę, kurczę, już gdzieś ten produkt miałem. I tak chodziłem, krążyłem, żonie dałem też pomuchać i znalazłem.
budżetowy od Ford Tyler. Ja nie mówię, że to są te same produkty, ale po prostu zachowują się, a może inaczej, nie. Ten produkt zachowuje się tak jak ten produkt, albo ten produkt zachowuje się jak ten produkt. Z tym, że ten nie pachnie tak intensywnie jak ten. No tak, no. I ten nie daje aż takiego połysku jak ten. Tak naprawdę to... O, się wylewa. Tak naprawdę to wygląda tak, jakby ten był bardziej skoncentrowany. A tak naprawdę odczucia, jeżeli chodzi o aplikację, docieranie, bardzo podobne. Zapach, można powiedzieć, że prawie że identyczny. Także, ale to tylko mówię, że są podobne. To nie jest to, że ja stwierdzam, że tak, to są te same produkty. Nie. Bardzo podobne. Aplikacja, docieranie, zapach. Przede wszystkim zapach. Ten jest bardziej intensywny. Bardziej taki świeży, fajny. Zapach fajny, umila robotę. Tak poza tym, naprawdę bardzo przyjemny Quick Detailer. Robi to, co powinien. Także, jak dla mnie, fajny produkt. Ale oczywiście nie zapomniałem o tej paczuszce. Ja wiem, że może to już brzmi monotonnie, ale do tej pory pamiętam o paczce, którą dostałem od Daniela Washingtona, gdzie dodatkiem były kosmetyki, a reszta śmieci. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Fajny Quick Detailer. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!